Hej, tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na recenzję produktu nie od Apple, a konkretnie od Samsunga, ale nie będzie to smartfon, tylko ten mały, szybki i przenośny dysk SSD. Lecimy! Tego dysku używam już od jakiegoś pół roku. Udało mi się go kupić na promocji w Amazonie na Black Friday w dosyć dobrej cenie. Niestety promocja na ten dysk już się dawno skończyła, ale jeżeli będziecie zainteresowani tym dyskiem SSD, to link do produktu znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jest to model T7, czyli przenośny dysk SSD. Jest to chyba już trzecia generacja tego dysku po serii T3 oraz T5. Na początku T7 dostępna była tylko w wersji z czytnikiem linii papilarnych, ale po jakimś czasie na szczęście powstała też wersja bez tego czytnika, ani światełek wokół miejsca, do którego przykłada się palca jak w modelu Touch, co mi osobiście bardziej odpowiada. W pudełku mamy sam dysk, ja wybrałem kolor czerwony, kolorem jest bardzo podobny do mojego Apple Watcha serii Red. Porównajmy szybko jeszcze wielkość do smartfona, w tym przypadku do iPhone'a 12 Pro. I dysk, jak widzicie, jest malutki, cieniutki, 8 mm grubości, jest również bardzo lekki. Jeżeli ktoś woli, to jeszcze mam tutaj porównanie do iPhone'a 12 mini, również czerwonego. Ze względu na wspominaną wcześniej promocję, ja kupiłem wersję 2 TB, chociaż wcześniej planowałem kupić 1 TB. A oprócz 2 oraz 1 terabajta dostępny jest również w wersji 500 GB oraz w kilku fajnych kolorach. W dysku mamy oczywiście złącze USB-C, a w pudełku mamy aż 2 kable, bo jeden zakończony na obu końcach właśnie USB-C i drugi klasyczny z jednej strony USB-C, a z drugiej USB typu A. Oba kable pozwalają na przesył do 10 gigabitów na sekundę i wspierają USB 3.2. Ja używam tego dysku do montażu filmów bezpośrednio na tym dysku, dzięki czemu mogę przepiąć dysk do innego komputera oraz kontynuować pracę. Jak widzicie, praca czy przeglądanie surowych materiałów nie sprawia żadnych problemów, a do tego dzięki temu, że dysk jest mały i lekki, można go nawet przylepić do pokrywy MacBooka. Według producenta dysk działa z Maciem, Windowsem oraz Androidem, ale podłączałem go również do iPada, po prostu przez USB-C i aplikacja Pliki również go widzi, więc jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście działa też z iPadOS. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak wygląda jego prędkość. Według producenta możemy liczyć na prędkości do 1050 MB na sekundę odczytu i 1000 MB zapisu. Jak jest w rzeczywistości, na moim iMacu z 2017 roku mamy 900 odczytu oraz 700 zapisu, całkiem nieźle. I dla porównania zobaczmy jeszcze, jak sobie radzi zewnętrzny dysk twardy. 70, 60, 70, szkoda słów. Tak jak widzicie, ten dysk od Samsunga radzi sobie znakomicie i tak jak mówiłem wcześniej, używam go codziennie już od ponad pół roku i jestem z niego bardzo zadowolony. Oprócz tego, że do moich zastosowań sprawdza się idealnie, to jest on właśnie bardzo mały i dobrze wygląda. Obudowa z aluminium, a nie taniego plastiku. Bardzo ładny design, plus malutka, nieprzeszkadzająca dioda informująca o tym, że dysk pracuje. Ceny tych dysków zaczynają się od 400 zł za 500 GB i rosną do 1500 zł za 2 TB. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi dyskami, to oczywiście zostawiam link w opisie pod tym filmem. Ja po przesiadce z twardego dysku już nie wyobrażam sobie powrotu. Dajcie mi też znać w komentarzach, czy używacie jakichś dysków zewnętrznych oraz do czego. Wiem, że Samsung ma również jeszcze szybsze, ale również jeszcze droższe dyski serii X5, gdzie prędkości sięgają nawet 2300 MB zapisu i 2800 MB odczytu. Ale myślę, że ta seria T7 w zupełności będzie się bardzo dobrze sprawdzać jeszcze przez kilka następnych lat. Jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście dajcie pod nim łapkę w górę, to bardzo pomaga na moim kanale. A jeżeli jeszcze go nie subskrybujecie, to koniecznie zróbcie to teraz, wbijcie tego suba. Kliknijcie również w dzwoneczek obok, aby nie przegapić nowych filmów, nowych recenzji. W tym roku zapowiada się bardzo dużo ciekawych nowości i widzimy się w następnym filmie. Dzięki, hej!